Siema, do Wiedźmina 3 po 8 latach wyjdzie nowy edytor modów, który nie tylko zapewne ułatwi życie moderom, ale sprawi, że te mody będzie można robić zdecydowanie lepsze i zdecydowanie szybciej. Myślę zatem, że to świetny moment, by przyjrzeć się tak samo, jak to robiliśmy miesiąc temu, najnowszym modom. Będzie trochę tych ciekawych, tych pięknych i tych najbardziej głupich modów, jakie ostatnio zostały dodane do Wiedźmina 3. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i link do Discorda macie w opisie. Polecam. A my bez zbędnego przedłużania, zacznijmy dzisiejszy odcinek. A zaczniemy sobie od całkiem fajnej modyfikacji, Honey Workshop in Corvo Bianco. Mod ten dodaje nam możliwość posiadania własnych uli i wytwarzania miodu w Corvo Bianco. Modyfikacja ta nie daje nam tej możliwości jednak od razu, a zanim dostaniemy swój miodu lub pieniądze z jego sprzedaży, musimy spełnić kilka warunków. Między innymi musimy wpierw posiadać posiadłość Corvo Bianco, a później ulepszyć ogród na najwyższy poziom. Jeżeli to zrobimy, musimy jeszcze wykonać zlecenie na barciowe widziadło u pszczelarzy. Chodź tu. Nie no. Barciowe widziadło, taki sprinter jest. I kiedy je wykonamy, w naszym Corvo Bianco powinny pojawić się ule. Dobra, i według autora moda powinniśmy tutaj odblokować możliwość teraz hodowania pszczół, czy jakkolwiek się to nazywa. Także chodźmy, winnica Corvo Bianco. Pojawiło się! Ooo! No i dobra, i mogę po prostu podnieść plaster miodu. Wcześniej tego nie było, ale wam nie nagrałem. Ale pewnie wam nagram. W każdym razie nie było. No dobra, i plaster miodu zebraliśmy i... I co dalej? Dalej z tych plastrów miodu automatycznie po jakimś czasie wytworzą się słoje miodu. Chyba po jakimś czasie z plastrów miodu zrobi się taki słój cały miodu. Ale nie wiem, czy to prawda, nie wiem, czy to trzeba mieć w ekwipunku, czy jak to się robi. To skipnijmy sobie kilka dni, zobaczmy jak to będzie tam działać. Miód zarówno jak i plastry miodu możemy podnieść ze skrzyni, w której się pojawiają. Miód ten oczywiście możemy zjeść lub sprzedać u lokalnego handlarza. Ale wcale nie musimy tego robić, bo cały proces przetwarzania, zbierania i sprzedawania odbywa się tutaj automatycznie. Dobra, minęło w sumie nie wiem ile dni, ale trochę poczekałem. Tak mniej więcej jest 4-5 dni. Może nawet więcej, nie wiem w sumie ile. Zobaczmy co się tu wydarzyło. Czy osy, pszczoły, czy cokolwiek to robi ten... Co jest? Nie na tym save'ie przeczekałem 5 dni? Chyba sobie żartujesz teraz. Nie, dobrze. Uuu! Wyborny miód dostaliśmy. Co jest 5? 7 wybornych miodów. Ten miód automatycznie chyba miał się sprzedawać i za to mieliśmy dostać floreny do ekwipunku. Coś takiego. Ty, są! 170 florenów to jakoś mniej więcej 510 nowigradzkich koron. No i tak się tu produkuje miodzik. A po przeczekaniu kolejnych kilkunastu dni byłem już bogatszy o kilka dobrych tysięcy. Dobra, i faktycznie w sumie sprawdziłem, poczekałem kilkanaście dni. Florenki w Kiermanie, żebyśmy w ogóle mogli te pszczoły tutaj zacząć hodować i wytwarzać ten miód, to musimy, tak jak mówiłem, spełnić już, wykonać to zlecenie, nie pamiętam jak ono się nazywało, teraz wam pewnie wyskakuje na ekranie, plus jakby musimy mieć ulepszony jakby tutaj garden, czyli ogród, w innym wypadku nie będziemy mieli tutaj pszczół. Powiem wam szczerze, że to jest naprawdę fajna modyfikacja, nie? W sensie wymaga czegoś zrobienia, także to nie jest tak, że my wgrywamy to i mamy za darmo. Jest to jakieś tam urozmaicenie do rozgrywki i przynosi nam pasywny dochód. Tego dochodu nie ma dużo, aczkolwiek to jest inwestycja, która się zwraca za to, że inwestujemy w ten ogród. To jest fajne, bo coś z tego ogrodu faktycznie mamy. Bo umówmy się, no nikt tu nie przyszedł i nie zbierał tych ziół dwa razy. Pewnie raz ktoś się przebiegł tu, cia, wszystkie zioła pozbierał i tyle. Podoba mi się, bardzo mi się podoba ta modyfikacja. To jest mała modyfikacja, ale jednocześnie mega przyjemna, nie? Tak jak to robiliśmy już na tym kanale wcześniej. Dzisiejszym modom ostatecznie będę na koniec dawać oceny. Jak dla mnie modyfikacja Honey Workshop in Corvo Bianco jest dobrze wykonaną, zautomatyzowaną modyfikacją, która urozmaica naszą rozgrywkę w Wiedźminie. A przede wszystkim dodaje nam cel i powód, dla którego w owy ogród Wiedźminie 3 warto byłoby zainwestować. Jak dla mnie modyfikacja otrzymuje mocne 8 na 10. Można by było nieco zwiększyć wydatek, jaki musimy wydać na ogród przy jego ulepszeniu i zmniejszyć nieco nasze pszczelarskie przychody, bo te są naprawdę spore.
Następna modyfikacja to modyfikacja o nazwie Geralt Without Facecar, autora Vodafone. I jak sama nazwa wskazuje, powinna ona usuwać z twarzy Geralta jego bliznę, no co zresztą robi. Dobra, następna modyfikacja powinna być dość prosta. To znaczy, powinna po prostu wprowadzać na twarzy Geralta, usuwać właściwie tą bliznę. I z tego co widzę, właśnie to robi. W sumie, kurde, ja nie wiem, w sumie wygląda tak samo. Ale no wcześniej ma bliznę. W sensie ma ogólnie bliznę, nie? Jakie detale oczu, ty, to jest oryginalne chyba... A nie, może oryginalne oczy, nie wiem. Ale powalone, ty. 2015 rok. I w ogóle next gen to pozmieniali. W sumie wygląda Geralt z Rivii bez blizn, faktycznie przystojniak. Giga Charger tak zwany. No i tyle, w sumie modyfikacja nic więcej nie robi. Modyfikacja robi z naszego Geralta jeszcze większego przystojniaka i jeszcze bardziej mu zazdroszczę. 3 na 10. A tak poważnie, to ten mod praktycznie nic nie zmienia. Nie jest lore friendly, nie pomaga w niczym, nie wprowadza jakiejś nowej mechaniki. Także myślę, że 3 na 10 to jest akurat odpowiednia ocena. Trzeci mod jest naprawdę rozbudowany i wprowadza naprawdę ciekawą mechanikę mutacji do Wiedźmina 3, a nazywa się Paftov Gerwand. Dobra, no następną modyfikację powinna wprowadzać jakieś mutacje. Mutacje do mieczy, coś takiego. Jest, są mutacje. Proszę bardzo. Ale buty. Nie mam pojęcia co to jest. I tutaj chyba to samo. Najlepszą obroną jest atak, sugestie, ciężka artyleria. Jakiś tu od wytrzymałość na ból plus jeden. To są jakieś mutacje, które dodatkowo zyskują różnego rodzaju zbroje. I miecze, które podnosimy w Wiedźminie 1. Troszeczkę urozmaica to rozgrywkę. Nie wiem na ile. Nie wiem do końca co robią te wszystkie rzeczy, nie? A no nie wiem na ile to jest jakby efektywne. Bo niestety autor nie za bardzo pokusił się o to, żeby napisać. Co to jest to odbijanie strzału i tak dalej. Więc ciężko jest mi powiedzieć, co to mi tak realnie daje, tak szczerze mówiąc. Misty Głowcy, przy maksymalnej liczbie punktów adrenaliny. Dobra, a teraz spróbujmy to siągnąć. I co, już nie mam tego? Nie mam! Czyli to nam daje jakby te mutacje. Jak to zakładamy, dodatkowe mutacje. Zarąbiste w sumie. I randomowe jakieś dostajemy. Gorzej jak pewnie mamy pełny ekwipunek. Ale to wtedy to też się pewnie zalicza, tylko nie mamy jakby drzewka pełnego. Tak mi się wydaje, nie? Znaczy, że sloty są zapełnione, nie? Ale my i tak będziemy tutaj mieć te mutacje. Aktualnie zwiększa mi się cios po nałożeniu oleju o 100% i czas działania eliksirów i obrażeń od petard plus 15. No plus... odpowiednio sparowane strzały trafiają w strzelców. Jeszcze 2% adrenaliny dostaję dzięki mieczowi. Kurde, jest to modyfikacja ułatwiająca nam rozgrywkę. A ja nie będę ukrywać, że fanem takich modyfikacji nie jestem. A to z tego względu, że ten Wiedźmin 1 jest wystarczająco łatwy jak dla mnie, nie? Aczkolwiek nie będę ukrywać, że mi się naprawdę gdzieś to mi się podoba, nie? Dobra, przetestujmy w takim razie, czy coś te mutageny mi dały. Chodź się. Ja chyba gram na łatwym w ogóle, więc to... No wstyd, nie wstyd, ale łatwiej się nagrywa odcinki. A nie, droga ku zagładzie, dobra, szef jednak jestem. Co tam na łatwym będę grał? Śmiechu warte, śmieję się z takich. To nie grałem tylko z Igni, Wiedźmina. No bułka jest masłem, nie? Zbroje na przykład. Moc akcji, odbijanie strzał. Fajna modyfikacja. Podoba mi się. Jestem fanem moda. Ostatecznie mutacje można łączyć w naprawdę fajny sposób, a dzięki modyfikacji będziesz dużo częściej zastanawiał się nad każdym podniesionym mieczem czy pancerzem. Ja bym się o to zbroje i miecze pozbierać. O, buklerski stylowy miecz. Petardy klastrowe. Taka tutaj umiejętność wypadła. Mutagen czy cokolwiek. Kurde, to jest fajne w ogóle. Urozmaica rozgrywka. Zarąbisty mod. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Jakieś to zawsze dodatkowa mechanika. Zawsze coś dodatkowo można fajnie zbudować, myślę, jakiegoś dorąbanego builda. Bardzo przyjemny i bardzo fajny mod. Bez dwóch zdań. O, tu jakiś krwawy strzał, trening siłowy, zarąbiste. Właściwie jeżeli każda część zbroi dawać nam będzie dwa mutageny, tak samo jak dwa miecze będą nam dawać dwa mutageny, dostaniemy naprawdę solidny boost do rozgrywki i pokuszę się o stwierdzenie, że jest to delikatnie za dużo. Niemniej jednak autor modyfikacji wpadł na całkiem ciekawy pomysł, który urozmaicił rozgrywkę, więc myślę, że ostatecznie ocena 7 na 10 będzie dla tego moda jak najbardziej odpowiednia.
Następna i czwarta kolejna modyfikacja nazywa się Looting on Horse i mimo prostości jest to jedna z najlepszych modyfikacji, w które grałem. Dobra, według moich wyjątkowo precyzyjnych obliczeń, jak zwykle, powinniśmy móc zbierać składniki z konia, czego robić nie mogę. O, a czemu? Powinienem móc. Powinno być tak, że jedziemy i... Jak Janosik, inny Zoro, zbieramy te zioła tam. Jedziesz na koniu jak Zoro tam. Coś zepsułem, źle wgrałem. Jeszcze raz. Dobra, Łotka, powinno działać. Pokaż na co cię stać, ale nie jeden raz. Dobra, działa? Działa, możemy teraz jechać koniem i zbierać składniki. Czyli dokładnie tak jak to było napisane. Szkoda, że Geralt nie robi jakieś pozy przy tym typu. Nie wychyla się jak Zorro na koniu. Czy tam jakiś inny Janosik. Kurde, ale jednocześnie mało efektywne byłoby to zbieranie tych ziół. Tak mi się wydaje, na tym koniu. Aczkolwiek wydaje mi się, że byłoby możliwe. W sensie, że Geralt powinien mieć taką możliwość zbierania tych ziół na koniu. Na przykład powinien ich zbierać o połowę mniej na przykład, albo coś, że tam... Albo 20% szans na zebranie zioła, jak jedziesz na koniu. To było całkiem spoko. No bo też logiczne, że jakby, wiecie, gdzieś może po drodze zgubić, nie zawsze mu się to uda zebrać to zioło. Kurde, w sumie fajny mod. Może dość fajnie zaoszczędzić nam czasu. Z tego względu, że nie będziemy musieli w poszukiwaniu konkretnego zioła przemierzać praktycznie całą krainę. A tak naprawdę, jeżeli chodzi o mechanikę i tak dalej, to my z tych ziół nie zarobimy jakoś mega dużo, umówmy się. Także za dużo nam to pod tym względem nic nie zmienia. Nie daje nam jakiejś nadzwyczaj wielkiej przewagi. Zajebisty mod, szczerze. Potrzebuję jakiegoś zioła do zrobienia eliksiru. Bardzo ważny eliksir, nie? I mogę naprawdę sobie przyspieszyć tą rozgrywkę, jednocześnie nie cheatując, bo jednocześnie przemierzam całą tą mapę i przechodzę tą całą grę. Szczerze mówiąc, na co dzień bym korzystał w Wiedźminie z tego moda, nie? O, co to za ogródeczek tu? O, ho, ho. Pietruszka! Ten pietruszka pier... Zawsze ta pietruszka. Aparatczyk w dupę! Wydaje mi się, że to wszystko. Spoko modzik taki. Modyfikacja ostatecznie faktycznie ze mną została i pewnie zostanie już na zawsze. Przydatna, szybka i banalna w instalacji. Nie sądzę, że potrzeba czegoś więcej od moda, więc 7,5 na 10 to chyba, jak się wszyscy zgodzimy, bardzo adekwatna ocena. Za oknem piąta modyfikacja to coś zdecydowanie dla fanów Temeri i Kedwen, ponieważ za pomocą modyfikacji True Armor autora Ref... nie wiem jak ktoś czyta tego autora, udało się poprawić temerskie i kedweńskie zbroje w Wiedźminie. Dobra, następna modyfikacja powinna delikatnie modyfikować takie zbroje jak kedweńską zbroję oraz temerski pancerz. Temerski pancerz dostaniemy u niego, nie wiem czy już tutaj na tym zapisie nie został wykupiony. Nie, będziemy mogli sobie to łatwo zweryfikować w sensie nie mam pieniędzy. To jest akurat kłopot. Nie, pieniądze mam. To co? A, poziomu nie mam. Ale może mam potkę, która mi tam podnosi jeden poziom, a nie wiem, który tu mam poziom. A potki już nie mam, wychlał. Ktoś. Pewnie ja na sejwie. Nie. Dobra, spędziłem 50 godzin na grindowaniu do 50 poziomu. No i to wyszło, że akurat możemy założyć teraz temerską zbroję. Nie zamienia się. Nie, coś popsułem znowu przy instalacji. Uuu, trochę chyba już jest bardziej niebieski. Mamy to prawdziwy temerski pancerz, taki jaki powinien być. No nie no, wygląda, kurde, zarąbiście wygląda pancerzyk, fajniusi. I tak powinien w ogóle wyglądać ten temerski pancerz, bo w poprzedniej wersji on w ogóle nie ma ani tej flagi temerskiej i tak dalej. Ja też rozumiem, że jakby mamy czasy wojny, więc chodzenie w takim pancerzu byłoby dość dziwne. Z tego względu też zmienili troszeczkę ten herb i tak dalej. Aczkolwiek naprawdę fajnie się tu autor pobawił i jeszcze ta modyfikacja zmienia też kedweńską zbroję, którą akurat gdzie dostaniemy, nie mam zielonego pojęcia, może za pomocą komenta, może u tego samego gagatka. Chyba się udało. Kedweńska kurtka, zobaczmy. Tak. I kedweńska kurtka również za pomocą tej modyfikacji została zmieniona. Ja mówię, że modyfikacja, aczkolwiek to nie jest jedna modyfikacja, to jest jakby, to są dwie osobne modyfikacje,
Aczkolwiek myślę, że będziemy to oceniać jako jedna modyfikacja, która daje dwie rzeczy. I myślę, że jeżeli autor porobi jeszcze kilka takich pancerzy i wrzuci to jakby w jedną paczkę modów, to naprawdę, ale to naprawdę fajnie to będzie wyglądać. Faktycznie wygląda to teraz jak kedweński tutaj pancerz. No i tak ta kedweńska kurtka powinna wyglądać. Nie, tak. Tak nie powinna wyglądać. Tak samo temerska. Oczywiście, bo oryginalnie, teraz wam pokazuję porównanie, wyglądają one tak, jak teraz widzicie. Jest to po części zrozumiałe, że nie możemy sobie paradować w czyjejś zbroi, na przykład w kedweńskiej zbroi po białym sadzie. Z drugiej strony paradujemy w nilfgaardzkiej zbroi, bo w Redanii nikt się nie dopieprza, więc dlaczego nie w takim razie kedweński pancerz? Czy temerski pancerz, nie? Bo to bez sensu. Modyfikacja jest naprawdę fajna i myślę, że generalnie powinna, jeżeli gracie sobie w Wiedźmina, spokojnie możecie ją zainstalować i naprawdę fajnie to wygląda. Ostatecznie modyfikacje robią to, co miały robić, czyli poprawiałem kedweński oraz temerski armor na taki, jaki powinien właściwie być. Mod jest prosty do wgrania, a wygląda naprawdę dobrze. Myślę, że solidne 6,5 na 10 to zdecydowanie odpowiednia ocena. Następna modyfikacja nazywa się More Quick Slots Better Radial Menu Quick Inventory Hotfix Plus Lasted Passes i Chrystusie Nazarejski dodaje nam do gry sporo rzeczy. Między innymi dwa nowe warianty szybkiego wyboru oraz dodatkowe miejsce na quick sloty. Kolejny mod? No to chyba nie kolejny mod. Uhuhu. Zaczniemy sobie od Better Radial Menu. Dobra, pierwsza rzecz powinna nam dać właśnie dodatkowe miejsce na bomby w naszym quick menu. Dobra. Zobaczmy tutaj. Tak jest. Czyli mamy cztery miejsca na petardy. Kurde, ale czy to jest w ogóle potrzebne teraz? A, dobra, i scrollem sobie przesuwam i kolejne partie mam tu tych petard. Ale pytanie jest, czy to jest potrzebne? To jest dobre pytanie, w sensie to jest modyfikacja, którą autor stworzył. No ale przecież w oryginalnym Wiedźminie możemy sobie po prostu scrollem przesuwać tak jak tutaj, nie? Więc wydaje mi się, że generalnie nie wiem po co jest te quick slot menu. Ty, tak kiedyś było? Co ty gadasz? No nie było tak kiedyś, niemożliwe. Jakie to przyjemne jest teraz. Fajnie, że dodali tam takie kolizje z tymi ciuchami. No, ale nie o tym miał być odcinek. W sumie nie wiem. Ta modyfikacja jest bez sensu jednak. Właściwie to bardziej paczka modyfikacji niż sama modyfikacja, bo to co wam pokazałem, to jeden z trzech modów w tej paczce. Nazwa tego moda to Better Radial Menu. A teraz czas na More Quick Slots oraz Quick Inventory. To jakieś chyba nowy HUD miałem dostać? A, chyba o to chodzi. Tak coś dostałem. I tu sobie mogę chyba coś zmieniać, tak mi się wydaje. Znaczy, dostaliśmy chyba właśnie quick inventory i możemy tu, nie wiem co w sumie. A no, nie no, możemy na przykład, zużyć na przykład jaskółkę, nie? I lecimy dalej. Jeżeli nie musimy odpalić ekwipunek i tu szukać, nie? Tych wszystkich. Trochę to z czasu zaoszczędzi. Pach, odwarek, ciach, jedzonko, ciach. Książka jakaś dość szybka do przeczytania, bo coś podniosłeś, ciach. I to już jest naprawdę fajna opcja. To już mi się naprawdę podoba. Coś, miecz mam zużyty, nie? Ciach. I tu pewnie jakoś też ten... Możemy sprawdzić, ile w ogóle procent jest coś. Fajne, odwar z gryfą, bo tu musimy na walkę się przygotować. I to jest fajne, nie? Bo jednak tutaj mamy petardę, ale nie mamy jedzenia, nie mamy potek. Chyba, nie, powinniśmy mieć potki, nie? Tak, jakieś tam potki powinniśmy mieć, ale i tak to tylko 4 potki, a czasem jest potrzebne więcej. Dzielę niestety wywaliło mi. Nie jest to modyfikacja, która sprawi, że zaczniemy lepiej się bić. Jest to modyfikacja, która sprawi, że dużo przyjemniej będzie się walczyć z potworami, wybierając odpowiednie eliksiry, odpowiednie jedzonko. Nie będzie trzeba gdzieś tam tego szukać. Fajne. Naprawdę fajne. Oj, teraz to w ogóle mamy tyle quick slotsów. Na dole sobie zobaczcie. To jest 5. A jeszcze tu mamy do naprawy mieczy, czeladnicze rzeczy. Zarąbiste. Ale miecz mi się zepsuł, nie? W trakcie walki. Cioch. Zajebiste. Super modyfikacja. Tylko z tym może... More quick slots to może jest do wywalenia w sumie. Bo to już chyba trochę za dużo mi się wydaje tych quick slotsów. O, wywaliło mi gierkę.
No niestety są problemy, widzę, z wywalaniem właśnie gierki i tak dalej. Ale tak generalnie, naprawdę fajna modyfikacja. Tak jak to podsumowałem na szybko, modyfikacja może być zdecydowanie najbardziej przydatna z tych wszystkich dzisiaj przedstawionych i z pewnością gdybym przechodził Wiedźmina 3 od nowa, wgrałbym ją sobie do Wiedźmina na stałe. Myślę, że mod otrzymuje 8,5 na 10, bo jest naprawdę przydatny. I czas na przedostatnią modyfikację. Handgable Sheets for Corvo Bianco. Modyfikacja dodaje różne nowe wieszalne tarcze właśnie do naszego Corvo Bianco. Według moich precyzyjnych obliczeń ta modyfikacja powinna nam dodać wieszalne różnego rodzaju tarcze, więcej tych wieszalnych tarcz do gierki, czy tam w ogóle, ja nie wiem, czy tutaj można zmieniać te tarcze, czy nie można, nie pamiętam do końca, jak to wyglądało, i możemy sobie tu podejść i słuchajcie, zawiesić coś takiego jak temerska lilia. To jest prawdziwa modyfikacja, a przede wszystkim jeszcze coś lepszego. Redański orzeł. Swoją drogą, jeżeli nie ma was na turbo giga szefowym serwerze Wielkie Redania wiedźmińskim, no to błąd, bo kto by nie chciał być na turbo giga szefowym wiedźmińskim Discordzie. No i tak to wygląda, możemy też oczywiście zawiesić nilfgaardzką tarczę. Śmiechu warte, kto by to chciał zrobić, ale też można. I to generalnie, to co my zawieszamy, to w grze jest uznawane jako insygnie, czyli to jest po prostu zwykły rupieś, który gdzieś tam podnosimy, tak? Insygnia temerskich sił i tak dalej. Tak to mniej więcej wygląda i my sobie później te insygnie możemy założyć, czyli tam dwie redańskie, dwie temerskie, dwie nilfgaardzkie. Chociaż pewnie tak akurat nikt by nie chciał. Fajna modyfikacja, większa kustomizacja domu, to mi się podoba. Modyfikacje, które dodają kustomizację domu, są czymś absolutnie wybitnym. I powinno tak być, że tu w tym domu możemy wszystko zmieniać. To mi się podoba, że faktycznie jeżeli ten dom jest ulepszony, to naprawdę możemy tu... To jest dom, nie? Wchodzę tu teraz, patrzcie, wchodzę tu. Majordomus i temerska i redańska tarcza. Czuję się jak w pieprzonym domu. Bardzo fajna modyfikacja. Chyba nic dodać, nic ująć. Prosta, nieprzydatna modyfikacja. A może przydatna nie. Ale ciekawa, która robi dokładnie to, co miała. Stąd moja ocena. 6,5 na 10. Ole masz, chłopie, bagietę wielką. Ja ci się kręca, większa niż moja. Większa niż mój miecz. Co jest 5? Wielka bagieta. Sam ją zjesz, czy mogę też połknąć tą bagietę trochę? Dobra, co ja gadam, co ja tych modów, po prostu czerep. Każda modyfikacja to jest bardziej mi łeb smaży, nie? A jeszcze została ostatnia modyfikacja. I czas na ostatnią modyfikację. Geralt Tatu 4K for Vanilla. Dobra, i czas na ostatnią modyfikację. Podobno ma być odklejona. Podobno dodaje tatuaże do Geralta. Na razie pod tymi tonami zbroi wszystko wygląda, jakby to był zwykły, normalny wiedźmin. A jeżeli ściągniemy... O, już się zaczyna. Najpierw bagietka. Teraz striptease Geralta. Co jest 5? Okej. Autor z jakiegoś powodu... Ja nie wiem. Słuchajcie, powiem wam tak, to w tym miesiącu lepszych modów nie było. Co tu się kurwa wydarzyło? Co to jest? Mamy jakąś strzachę jakiś tutaj. Tu coś jeszcze wystaje, ale to nie wiemy, to musimy ściągnąć spodnie. Mamy jakieś potwora. Wygląda trochę jak leszy. Jakieś tu takie znaki, powiedzmy, gotyckie, coś takiego. Mamy też ptaka. Albo coś takiego, to jest jaskółka chyba całkiem. Ten akurat fajny tatuaż. Mamy południcę, o ile się nie mylę. Wygląda jak południca. Mamy również syrenę tam z tyłu, jakiegoś kurde dzika. Czacha ze sztyletem. Czacha z kotem. Wilk król. Czacha jabłko. Manslayer. I drugi Manslayer, tylko troszeczkę inny. A Monster Slayer. Jakie to jest, czyli rzeźnik ludzi, rzeźnik potworów. To jakaś czacha jest. O, sukub. Kermoren Wolf. Dobra, wiecie co, już się nie będę pi***ł.
Po prostu wszystko ściągnę, nie? Nie mam czasu się bawić tu w podlotka. Jestem za stary. Okej, okay, na nogach mam jeszcze jakieś takie tatuaże. Nie powiem, co mi to przypomina. To przypomina swastyki. Ale nie jest swastykami. Ale tak przypomina, dziwne trochę. Jakbym zobaczył niemieckiego oficera z takim tatuażem, to bym się w sumie nie zdziwił. Pomijając fakt, jak głupie są te tatuaże po prostu w tym uniwersum, to kto wpadł kiedyś na pomysł, żeby taki tatuaż zrobić? Śmieszne, bo jest chociaż jedna osoba, która zrobiła tak. Otwór na kolana jako czaszka? Co? Kolano takie jako czaszka? Jaki głupi pomysł. Co autor miał na myśli? Bo to jest jedna z tych modyfikacji. To jest jedna z tych modyfikacji, gdzie zajrzeć, co autor miał na myśli. Koniecznie musimy. Także zróbmy to. Ten mod daje Geraltowi po części lorowe, friendly tatuaże. No powiem wam szczerze, średnio lorowe friendly, tak szczerze bym powiedział, no. Why? Dlaczego? Też chcę wiedzieć. Zawsze byłem wielkim fanem tatuaży, ale zawsze się bałem je zrobić. Dlatego nauczyłem się jak wszczepić tłuszcz. Dlatego nauczyłem się jak wszczepić tłuszcz postaci w jednej z moich ulubionych gier. A ten mod jest tego rezultatem. Mega. Whatever, man. Jak widać, on jest faktycznie fanem tatuaży i nie tylko stworzył mody, które dodają Geraltowi. Takie tekstury, ale też Ciri... Dajcie spokój, nie? O co chodzi, man? Później piszecie tak. Ale ty głupi jesteś. Jak tu nie być głupim? Zwariować można z tymi ludźmi. Na szczęście nie były to 33 najgłupsze mody do Wiedźmina 3. Pewnie tu coś jeszcze dopowiem, do PSRX w przyszłości. Myślę, że mod otrzymuje ode mnie koronę za najbardziej głupiego i odklejonego moda, bo ciężko go inaczej oceniać w jakiejkolwiek kategorii. Z jednej strony to autor musi być naprawdę strasznie odklejony, by poświęcić swój czas na robienie czegoś takiego i totalnie zasługuje to na 10. Z drugiej zaś strony to jeden z najbardziej bezużytecznych modów, jakie kiedykolwiek widziałem. A jeżeli nie macie dość modyfikacji, a chcecie zobaczyć modyfikacje, w których ta modyfikacja, którą teraz widzicie, to będzie jedna z najlepszych i najnormalniejszych, to zapraszam na odcinek Wgrałem 33 najgłupsze modyfikacje, a my widzimy się w następnym. Siemczon.